Kolejny punkt. Projekt uchwały w sprawie zmiany zadania w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli w roku 2013, druk 259. Również ten projekt uchwały nie był 10 dni przed sesją wprowadzony, a więc musimy go wprowadzić najpierw pod obrady dzisiejszej sesji. Zmiana jest nagła ze względu na to, że zmienia się pani dyrektor w przedszkolu 116, zmieniły się priorytety i wydaje mi się, że akurat w słuszną stronę. A o tym będę rozmawiał, jak będziemy dyskutować na temat projektu uchwały. To był głos za, nie widzę głosu przeciw. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Szanowni Państwo, tutaj jest kwestia przedszkola 116, które miało zadanie pod nazwą malowanie przedszkola. Na spotkaniu z dyrektorami pod koniec maja to wszystko było konsultowane rok wcześniej, przypominam. Czyli my nie wymyśliliśmy sobie malowania przedszkola, tylko był to wniosek dyrekcji. Okazało się, że pani dyrektor, która ten wniosek zgłosiła, już jej nie ma. Na emeryturę, tak? Niego nie, no z mojego roku to. To chyba za wcześnie. To już na emeryturę. Ale to nie jest służba, to nie jest służba mundurowa. To jest najwyższy czas. Szanowni Państwo, i nowa pani dyrektor zasygnalizowała, że jednak jest problem z elektryką. I wydaje mi się, że tutaj nie trzeba być budowlańcem, żeby wiedzieć, że jeżeli jest elektryka, to nie można najpierw malować, później zrobić elektrykę, bo to są roboty, które niestety muszą być w odpowiedniej kolejności wykonane. I zasadnym jest to, chociaż czas nie jest ku temu, musimy zrobić tutaj wszystko, żeby to zadanie było zrealizowane jeszcze w czasie wakacji. To naprawdę jest duży wysiłek dla ZEO również. I tutaj przestroga była dla dyrektorów, żeby nie robić takich zmian ze względu na to, że po prostu może być zadanie zagrożone. Po konsultacjach z ZEO inspektor praktycznie czeka na naszą uchwałę, jutro dostanie ją faksem, zostanie przygotowany, już jest przygotowany kosztorys, przetarg i będzie temat puszczony w przyszłym tygodniu, żeby to zrobić jeszcze w ciągu wakacji. Ja mam tyle. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. A więc zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę, więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie zmiany zadania w zakresie remontu prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli w roku 2013.